Mamo, chodź! Wow, Wiktor, rewelacja! Chodźcie. Borysek, pospiesz się, jedziemy do domu, mam dyżur. Chodź. Mamo, a co ty tam właściwie robisz? Siedzę przy komputerze, wiesz? Dbam o porządek. A po co? Żeby było wszystko uporządkowane i bezpieczne. To ten najsłonią przyjeżdża w przestrzeni, ale tam nie było przyznań. These are Niner Mike Charlie, continue approach and maintain contact with as long as possible. Approach, Radar Niner 1, with you passing 4000 for 6000 runway heading. Radar Niner 1, Poznań approach, radar contact, turn on left heading 260, climb flight level 100. Left 260, 100, Radar Niner 1. Tak? 280 not assigned in the descent for 140 with hotel in request. Cracker 01 Poznań approach, endeavor radar contact, I'll call you back in one moment. Break radar 901. Pracuję przed wskaźnikiem radarowym w przestrzeni około 100 km od lotniska. Moim zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy samolotami zniżającymi do lądowania, wznoszącymi do startu. Mówiąc wprost, odpowiedzialna jestem za porządek w danym wycinku przestrzeni powietrznej. Aktualnie znajdujemy się na sali operacyjnej wieży kontroli ruchu lotniczego. Pracują tutaj kontrolerzy odpowiedzialni za fazę startu, lądowania oraz wszystko to, co dzieje się pomiędzy tymi operacjami. To trochę tak jak kierowanie ruchem na skrzyżowaniu drogowym, z tym, że tutaj pracujemy jeszcze w trzecim wymiarze, to znaczy poza tym, że jest przód, tył, bok, również jest góra i dół. Są też znacznie większe prędkości i wiele zmiennych. Dlatego odległości pomiędzy samolotami nie mogą być mniejsze niż 5 mil w odległości poziomej oraz 1000 stóp w odległości pionowej, jeżeli samolot znajduje się jeden ponad drugim. Nas nie widać, słyszy nas tylko pilot. Posługujemy się bardzo specyficznym słownictwem, frazeologią lotniczą, wielokrotnie powtarzaną przez obie strony, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i w 100% zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. Szczególnie ciekawe w mojej pracy jest mieszanie ruchu wojskowego z ruchem cywilnym. Mamy w pobliżu lotniska jedną z największych baz wojskowych. Dlatego mam okazję pracować z samolotami bojowymi F-16. Prowadzimy je z lotniska do stref, w których wykonują misje bojowe. Mam na imię Agnieszka. Od ponad 20 lat jestem kontrolerem ruchu lotniczego.